Muszę wybrać dobrą zjeżdżalnię, bo inaczej umrę. A na końcu są tajemnicze drzwi. Czy to jest wyjście? Jaka pogoda jest lepsza? Gorąco czy zimno? Ja wolę, jak jest gorąco. Zaraz, gdzie ja jestem? Przyszedł Siren Head. Czyli jednak większość ludzi wybrała, że lepiej, jak jest chłodno. Muszę w końcu stąd wyjść. Mam nadzieję, że teraz uda mi się dobrze to wybierać. Co wolałbyś mieć? Dodatkowy palec? Czy dodatkowy palec u stopy? Ja bym wolał dodatkowy palec u nóg, bo ich prawie nie widać, także chyba jest to lepsze rozwiązanie. Nie, jeszcze jest telefon, który... Serio, ludzie woleliby mieć ekstra palca u dłoni? Po co? Po co? Ci ludzie są nienormalni, naprawdę. Idziemy dalej. Jakieś obby. Nie chcę tutaj wpaść, jestem w głupim backrooms. Nienawidzę backrooms. To jest niebezpiecznie. Mamy kolejne zjeżdżalnie. Jak mówisz na ten sport? Soccer czy piłka nożna? Soccer jest w Ameryce, piłka nożna w Europie. Sprawdźmy to, ja jestem z Europy, uwaga. Tak, dobrze! Więcej osób mówi piłka nożna, git! W końcu mi się udało, jestem już dalej! Może zaraz dojdę do tych drzwi! Fuj, jakieś kałuże, na pewno nie mogę tego dotknąć. Kolejne zjeżdżalnie. Kim wolałbym być? Najmądrzejszym człowiekiem na świecie, czy najbogatszym człowiekiem na świecie? Wydaje mi się, że jakbym był najbogatszy, to mógłbym być głupi. Ale jak wybiorę najmądrzejszego, to mógłbym być przez to najbogatszy! To ja wybieram najmądrzejszy na świecie, bo wtedy byłbym jednocześnie najbogatszy. Miałem rację! Lepiej być najmądrzejszym. Co tam jest? Co tam jest? To jakieś przejście tajemne. A, nic tu nie. Chodź razem, buzi, buzi, chodź, to randka. Uciekł mi. Trudno, muszę iść dalej. A już myślałem, że to będzie miłość mojego życia. Co mamy dalej? Android czy iPhone? Odwieczny dylemat. No nie wiem, no ja osobiście. Dobra, ja wybieram, nie, ja wybieram iOS, uwaga. Tak, iPhone'a więcej osób wybrało. Idę wyżej. O nie, dziura. Boję się, boję. O, nie było się czego bać. Jest, 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 jest. Dalej pytanie, już zaraz stąd wyjdę. Zaraz stąd wyjdę. Co daje więcej zabawy? Zjeżdżalnia wodna czy roller coaster? Roller coaster, bo przynajmniej nie trzeba się moczyć w wodzie. Uwaga, czy dobrze wybrałem? Nie! O nie, teraz umrę. Źle wybrę. A nie, to tylko Nobek. Siemka. Oj, Nobek coś pisze, on coś koduje. Local clone, backroom clone, sklonuj backrooms. Zaraz, poczekaj 5 sekund. Destroy, nie! Aha. Od teraz już nie będę ufał nubkom, szczególnie tym kodującym. Nubek programista to nic ciekawego. No tak, jeszcze się potknąłem. Ty sieroto, ty, naucz się chodzić, Cebulson. Do ciebie mówię, do ciebie postacio. Mój awatar nie umie w ogóle chodzić. Okej, niech będzie zjeżdżalnia wodna. Oj, teraz dobrze. Co mamy dalej? Hot dog czy cheeseburger? Oczywiście, że cheeseburger. Can I have cheeseburger, please? Lecimy z cheeseburgerami, halo. Jazda! Dobrze. Szczególnie w Robloxie, no w Robloxie najlepsze są cheeseburgery. O, tu jest jakieś siedzonko, halo, mogę tu usiąść? O, siedzę, na co czekamy? Halo, ja tutaj siedzę i czekam. A, no to sobie chyba poczekam. Niestety okazuje się, że muszę iść dalej. No jeszcze nie ma tych drzwi! Ja chcę już stąd wyjść! Kim bym wolał być? Najmądrzejszy w pokoju, czy najśmieszniejszy w pokoju? Wolałbym być najśmieszniejszy, bo jakbym był najmądrzejszy, to inni by byli głupi. I wtedy trochę bym się czuł głupio, bo byłbym najmądrzejszy i by mi się nudziło, bo inni by byli głupi i nie miałbym dobrego zajęcia. A tak mógłbym wszystkich rozśmieszać. Ja chcę być najśmieszniejszy! Nie! Serio? Nie! Pociąg mnie zaraz rozjedzie. Nie, nie! Pociąg mnie przejechał. Okej, w takim razie większość wybrała, że najlepiej być najmądrzejszym w pokoju. Czyli jak chcą być najmądrzejsi, to tak naprawdę są głupi. Można być mądrym i śmiesznym. Idziemy dalej, to jest kupa backrooms. O, aż mnie ze smrodu zaciukało. Ale jaja, drzwi, drzwi, czy to już wyjście? To już jest wyjście na pewno. Jest dziura, uwaga. Nie, to jeszcze
nie były te drzwi. To nie te. Jeżeli odkładasz szklanki do szafki, którą stroną jest poprawnie? Do góry czy na dół? No jak na dół, jak to wszystko będzie parować i gnić? Nie, do góry, do góry. Halo? Tak, normalnie się szklanki kładzie, ja tak kładę. Dobrze, ale jestem mądry. Kto do dołu szklanki kładzie? Jakiś psychopata. Idziemy dalej. O, jest jakiś nos. Oj, trudne obby. Uwaga, uwaga, czy ja to przejdę? Muszę to zrobić, muszę to zrobić. Dawaj, jestem dalej, dalej, dalej. Ha, 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 zrobiłem easy. Czy kiedykolwiek dubałeś w swoim nosie? No oczywiście, że tak. Co za problem, nie? Kopałem w nosie bardziej niż bym był górnikiem. Oczywiście, że tak. O, i to ile osób dubało. Zobaczcie, jak dużo na tak głosowało. Mamusia oszukasz, tatusia oszukasz, ale życia nie oszukasz. Każdy dubał w nosie, a ten, kto napisał, że nie, to się nie chce przyznać. O, dziura! Idziemy dalej do dziury. Jazda, lubię wchodzić do takich dziur. W ścianie oczywiście, w ścianie. A po dziurze idzie się do góry. Oj, kolejne obby. Ale to jest easy, ja jestem mistrz obbiarz. Uwaga, co dalej? No jeszcze nie ma wyjścia. Oj, ktoś uciekł. W 22 minuty, w 21 minut. Udało im się. Mi też się uda. Co bym wolał? Wehikuł czasu czy maszynę do teleportacji? Oczywiście, że maszynę czasu. Cofałbym się w czasie i wygrywał w totolotka. Co? Więcej osób wolałoby się teleportować? O nie. O, o. O nie, 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 proszę. Au! Oj, oj, oj. Dlaczego więcej osób wolałoby się teleportować? To musi być jakieś pół na pół. Niemożliwe. No, widzicie? Prawie tak samo głosowali. Nie, no. Ktoś tu źle głosuje. To jest ustawione. Ludzie po prostu nie potrafią głosować. Ja cię kręcę, jakie lasery. O, mistrz obbiarz. Idzie, idzie. I dał radę. Co mamy dalej? Gdzie bym wolał mieszkać? W domku na drzewie czy w jaskini? Ja żyję na co dzień w jaskini. Mam tu milion szklanek od kawy, bo ja tu po prostu cały dzień siedzę w tym studio. Bo to moja jaskinia. Więc można powiedzieć, że ja bym wolał żyć w jaskini. Oj, 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 ale inni chyba by nie woleli. O, ja cię kręcę. Co tu? To jest Godzilla? Ja... Smok mnie spalił. O, ja cię kręcę, bliźniaki. Ja cię kręcę. To prawdziwi? To są gracze? Nie wierzę. Nie, wydaje mi się, że to jest... Ty, ja... Coś się tu stało. Backroom się zbagowało. Dobra, idę, wybieram domki na drzewie. No i tak. I to ile osób wolałoby w domku na drzewie? Nie wiedzą, co dobre. Idziemy dalej. Kogo bym wolał? Mieć pokojówkę czy mieć własnego kucharza? Kucharza, ale by mi robił żarcie. Bo pokojówka to by sprzątała. A ja nie potrzebuję sprzątania. Mi się dobrze żyje w syfie. Ale dobre jedzonko to bym se zjadł. O tak, no i gitara. Dobrze, czyli ludzie są mądrzy. Myślą tak jak ja. Czy ja już mogę stąd wyjść? Halo, wypuśćcie mnie. Okej, nie mogę. Teraz muszę przejść. Ło, ja cię kręcę, zaraz się przewrócę. Dam radę, szybko, szybko, dam radę. Wolę naleśniki czy gofry? Ja wolę gofry, nienawidzę naleśników. Gofry, gofry górą. Nie. Większość woli naleśniki. O, jestem w kosmosie, siemka. O, nie, UFO mi zaciukało. Ała. Dobra, niech wam będzie, głupie naleśniki. Ale jajca, jest już wyjście w końcu. O tak, exit here. Tu mówią, że to już jest wyjście. Czy możesz to przetestować? Oczywiście, że mogę. Łoj, tu jest givera, w którą mogę kliknąć. Za ile? 195 robuxów? Co tak drogo? Dobra, wezmę. Będę mógł zastrzelić NPC-ta. O, mam giverę i mogę w niego strzelić. Psium! Umor! No dobra, sprawdźmy, czy to jest rzeczywiście wyjście. Zjeżdżam, zium! O, baseny! Oszukał mnie! Tu dalej trzeba wybierać, tylko teraz są trzy opcje. Najlepsze warzywo. Brokuły, kocham brokuły. Nie! Nie! McDonald mnie rzuca burgerami. Ała! Ja wybrałem warzywa, a zaciukał mnie fast food. Może kukurydza? Dobrze, bo słodka jest. Najlepsze lody. Gościu wybrał czekoladowe, sprawdźmy to. Czy to będą czekoladowe? Tak!
Mistrz, jestem mistrzem! Papier, kamień czy nożyce? No jaja se ze mnie robią, no! Kamień! Dobrze! Najgorsze, co możesz zrobić w ciemności? Grać w berka, słuchać okropnej muzyki, czy oglądać telewizję? No puszczać creepy muzykę, no! Dobrze! Czuję, że zaraz stąd wyjdę! Najgorsza rzecz do znalezienia w kanapce? Pleśń, włosy czy mucha? Chyba włosy! Jakbym jadł w restauracji na przykład i dostał włosy, to bym się pożygał. O nie, źle wybrałem. O, dobrze wybrałem. Gratulują mi. Nie, to było oszustwo. No to może jednak muchę? Tak, mucha, mucha była najgorsza. Najfajniejsze na placu zabaw: huśtawka, zjeżdżalnia czy kolejna huśtawka? Metalowa zjeżdżalnia nagrzana słońcem. Wybierzmy huśtawki. Dobrze. Najstraszniejszy potwór: wampir, wilkołak czy zombie? Wilkołak, bo wilkołak cię może zagryźć. Halo, halo, wilkołak. Nie, no źle. O, zima, ła, zamroziło mnie. To co, wampiry? Też nie. O, hagiwagi. Siemka, hejka. To dlaczego niby zombiaki są najstraszniejsze? Kto to wybrał? Zombie są fajne. Wow, i czy to już jest wyjście? Okej, kazali mi ubrać ten kombinezon. Idziemy do wyjścia? Nie wierzę. Wybrałem ołówek, było git. Najpyszniejszy donat? Ten C kolorowy. Aha, o super, zginąłem. A jednak tamten był zły, bo był spleśniały. Ja myślałem, że to posypka. Czy to w końcu jest wyjście prawdziwe? Musimy to sprawdzić, proszę. Wow, cukierki. O nie, labirynt. Nienawidzę labiryntów. Okej, czy to już jest w końcu wyjście? Please. O, jest, chyba są drzwi wyjście. To są te drzwi. Proszę, proszę. Ja już nie chcę odpowiadać na te głupie pytania. Tak, udało się. 49 minut. No to teraz wbijajcie na odcinek pode mną, bo też na pewno wam się spodoba.